Radny prowadzi działalność gospodarczą na mieniu komunalnym. Dwa anonimy o takiej treści trafiły do wojewody śląskiego. Nieznany donosiciel uprzejmie informował ze szczegółami, jak to przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolanta Drozd oraz radny tej samej rady Marek Drobnicki bezkarnie łamią prawo. Okazuje się, że rzeczywiście przewodnicząca działa na mieniu gminy. Od lat wraz z mężem handluje warzywami na miejskim straganie. Co do pana radnego, to jego tłumaczenia są bardziej skomplikowane. Targowisko miejskie w Pyskowicach to właśnie tutaj miała wykorzystywać mienie komunalne do prowadzenia działalności gospodarczej przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd. Ona zresztą śmiało przyznaje się. Jeśli chodzi o wykorzystywanie, to widzą wszyscy mieszkańcy Pyskowic, jak wykorzystuje mienie gminy. Chodzi o miejsce na targu, gdzie sprzedaję produkt. Pomagam właściwie mężowi w sprzedawaniu produktów pochodzących z gospodarstwa ogrodniczego, które mój mąż prowadzi. Także no dla mnie robię to, radną jestem już ponad 20 lat, robię to cały czas, nagle zaczęło komuś przeszkadzać. Komu naraziła się przewodnicząca? Nie wiadomo. Faktem jest, że do wojewody śląskiego wpłynął anonimowy donos w tej sprawie. Jolanta Drozd jest zdziwiona tymi zarzutami, tym bardziej, że jak zapewnia, na targu handluje zupełnie legalnie, z zachowaniem wszystkich procedur. Ja uważam, że miejsce na targu jest dostępne dla wszystkich równo, jeżeli ktoś ma prawo sprzedawać, bo to o to chodzi, ma prawo sprzedawać, może z miejsca na targu korzystać na takich samych zasadach jak ja, uiszczyć opłatę targową i korzystać z miejsca, przywieźć sobie swój własny stół, rozłożyć i sprzedawać. To nie jedyny donos na pyskowickich radnych, jaki wpłynął do wojewody. Drugi dotyczył Marka Drobnickiego. Ten również miał prowadzić działalność gospodarczą na mieniu gminy. Jego wyjaśnienia nie są jednak tak jasne. Ten bowiem prowadzi działalność, owszem, ale w stolarni poza Pyskowicami. Wykorzystałem jednak adres znajomego do korespondencji firmowej, tłumaczy się radny. A znajomy ten zajmuje mieszkanie komunalne. Nie prowadziłem działalności stricte na tym adresie, tylko potrzebowałem do celów korespondencyjnych. I tak też oboje tłumaczyli się na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Rajcy nie mają podejrzeń, kto na nich doniósł. Nie domyślam się. Myślę, że jeżeli tutaj wśród osób, które znam, nie zrobił tego i to nie było jakieś, powiedzmy, świadome. Co mnie dziwi, że Urząd Wojewódzki bierze pod uwagę anonimy. Dla mnie to jest dziwne. Czy rzeczywiście Urząd Wojewódzki gorliwie sprawdza wszystkie anonimy? To były dwa odrębne pisma otrzymane przez nas w pewnym odstępie czasu zarzuty były racjonalnie tak opisane, wobec czego uznaliśmy, że warto to sprawdzić, nie przesądzając oczywiście, czy to naruszenie ma miejsce czy nie. Natomiast uznaliśmy, że warto by się sprawą zainteresować i wyjaśnić, tak żeby nie było żadnych niedomówień. Dlatego też w pierwodonosie urzędnicy wojewódzcy poinformowali Pyskowicką Radę, im zostawiając decyzję, czy wygasić obu radnym mandaty, czy też nie. Rada powinna nas poinformować o zajętym przez siebie stanowisku i poinformować też o tym, dlaczego takie stanowisko, a nie inne zajęła. Tak? Jeżeli argumenty, dokumenty dołączone do pisma będą przekonywujące i wystarczające, jeżeli się okaże, że na przykład radny w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, tak? To trudno mówić o tym, że narusza przepisy antykorupcyjne. Rada Miejska odrzuciła oba anonimy, stwierdzając je za bezzasadne. Jolanta Drozd oraz Marek Drobnicki zatrzymali swoje mandaty. To nie zamyka jednak całej sprawy. Ostateczną decyzję podejmie bowiem wojewoda.